Cześć! W dzisiejszym filmie nauczymy się, jak zrobić roladę z piersi kurczaka ze szpinakiem, fetą i papryką. Taka drobiowa rolada z serem smakuje świetnie na ciepło i na zimno. Jest łatwa w przygotowaniu i pięknie prezentuje się na stole. Zaczynamy od przygotowania ciasta serowego. Łączymy jajka, ser i majonez. Wykładamy na blaszkę. Pieczemy w 180 stopniach przez 25 minut. W międzyczasie przecinamy pierś z kurczaka na kotlety. Jeśli lubicie dania z piersią kurczaka, po tym filmie obejrzyjcie też mój przepis na kotlety po zbójnicku. Rozbijamy. Smażymy paprykę, seler naciowy i cebulę. Jeśli podoba Wam się ten przepis, nie zapomnijcie o polubieniu filmu i subskrypcji kanału. Doprawiamy solą, pieprzem i ziołami prowansalskimi. Dodajemy czosnek i świeży szpinak. Dodajemy serek śmietankowy. Kotlety doprawiamy solą, pieprzem, granulowanym czosnkiem, papryką i suszonymi ziołami. Na gorącym cieście układamy kotlety. Nakładamy farsz. Opcjonalnie dodajemy oliwki i ser feta. Posypujemy natką pietruszki. Zwijamy. Zawijamy roladę w papier i pieczemy 35 minut w 180 stopniach. Zobaczmy, jak nasza rolada z kurczaka prezentuje się w środku. Dokładny przepis znajdziecie pod filmem i na mojej stronie lekcjewkuchni.pl. Zobaczcie też przepis na kotlety z kurczaka po zbójnicku. Zachęcam do polubienia filmu i subskrypcji. Smacznego!